Często na Dzień Kobiet robimy prezenty dla żon, dziewczyn czy kochanek. Lecz warto pamiętać też o mamach. Dlatego dziś pokażę Wam, jak wykonać prezent właśnie dla nich. Na początku naklejam literki, tworząc napis na kubku. Następnie zawijam tutkę z papieru i maczam w farbie do ceramiki. Teraz dmucham w stronę kubka, tworząc coś istnie abstrakcyjnego. Zanim farba całkowicie wyschnie, delikatnie odklejam literki. Pozostało już tylko włożyć dzieło do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni Celsjusza na 40 minut. Gdy tak patrzę na ten kubek, wydaje mi się, że stworzył go sam Pablo Picasso. Dlatego na luzie podchodźcie do swoich umiejętności artystycznych i spróbujcie wykonać coś podobnego.